Szansa na sukces. I nas ubogacić swoim talentem muzycznym, ale też chciałbym pogratulować tym, którzy zwrócili się z taką prośbą, żeby podczas tego naszego muzykowania wrócić do takiej formuły, która gdzieś nam umknęła podczas tych spotkań, żeby śpiewać i dzielić się piosenkami, pieśniami religijnymi, a nie żeby to było jakieś sakro disco polo, czy w ogóle disco polo, tego typu różnego rodzaju utwory. Pamiętamy, że bywało różnie tutaj w tej aktywności w poprzednich latach i cieszę się, że będziemy śpiewać naszej piosenki religijne. Dajemy szansę wszystkim innym, którzy w innych miejscach śpiewają różnego rodzaju pieśni, piosenki, przyśpiewki. Mamy śpiewniki bardzo bogate, różnego rodzaju tego typu rozrywkowe treści, a takie miejsce jak to, niech w naszym gronie wybrzmiewa tymi treściami, które są najważniejsze, czyli treściami religijnymi. Życzę wszystkim bardzo dobrego czasu. Łączmy się jakoś duchowo dzieci, które w Gliwicach śpiewają i rywalizują między sobą podczas Eurowizji Junior. Mam nadzieję, że nasza reprezentantka to będzie dobre, wysokie miejsce, a może pierwsze. W każdym razie oddaję głos alumnom. Cieszę się, że możemy się po raz kolejny spotkać w tym miejscu. Życzę wszystkim pięknych i szczęśliwych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam takie pytanie na początek, czy dobrze mnie słychać? Jak słyszymy w przód? A tył? Tył słyszę, bardzo dobrze. Witam serdecznie na Cecyliadzie. Na początku chciałbym przedstawić trochę ideę Cecyliady, czym ona jest. Otóż Cecyliada to jest takie święto muzyki związane z świętą Cecylią. Cecylia była męczennicą. Pochodziła z Rzymu, żyła w III wieku po Chrystusie. Swoim świadectwem wiary nawróciła najpierw swojego męża, później także i brata swojego męża. Razem ponieśli śmierć męczeńską, oddając życie za Chrystusa w trudnych dla chrześcijan czasach. Legenda mówi, że Cecylia płynęła z tego, że miała piękny głos, dlatego jest patronką muzyki kościelnej obok obok króla Dawida. Dlatego niezmiernie mi miło rozpocząć już kolejną Cecyliadę, tym razem Cecyliadę w 2019 roku, która nosi tytuł Szansa na sukces. Dlatego dzisiaj będziemy mieli trochę taki nietypowy sposób przedstawiania naszych gości, ponieważ występy będę losował, będę za sznureczki, a następnie przeczytam, kto występuje w danym momencie. Także do ostatniej chwili może być niespodzianka. Bardzo bym chciał także, żebyśmy każdy występ nagrodzili w taki dość konwencjonalny sposób. Mianowicie, kiedy artysta zakończy występ, możemy mu zabić brawo. Możemy teraz zrobić taką próbę generalną. Ja zaśpiewam jeden dźwięk, Państwo będą bili brawo. Uwaga, la. Także widzę i słyszę, że to nam bardzo dobrze działa. Może w takim razie przedstawię już naszych gości, którzy przybyli. Wpierw chciałbym przywitać wybitnego solistę muzyki liturgicznej i kościelnej, księdza proboszcza Ryszarda Świrydyka. Drugim przedstawicielem naszego jury jest Kamil Szczerbach, który jest przedstawicielem muzyki alternatywnej.
i trzecim przedstawicielem naszego jury, który przyjechał z zagranicy, jest Pietro Modwicki, który jest wybitnym solistą klasycznej muzyki włoskiej. Także może kilka słów teraz od naszego jury, jak się czują na tej Cecyliadzie. Bardzo dobrze się czujemy. Tutaj też mamy mikrofon, więc możemy się tym wspomóc. Będzie nas na pewno tym lepiej słychać. Bene, bene. Czujemy się bardzo dobrze. Mam chiamo Modwiccini. Moje nazwisko Modwiccini. Grazie. Okej. Okay. Witam. Jest mi niezmiernie miło gościć w dzisiejszej szansie na sukces w Lądzie nad Wartą. Mam nadzieję, że będzie wszystko udane i życzę powodzenia wykonawcom. Dobrze. A powiedzcie mi, czy czujecie się na siłach, że być może któryś tutaj wokalistów wykaże większy talent niż wasz, albo czy może byście chcieli współpracować? Jakie macie nastawienia? Jakie mamy nastawienia? Ja mam dobre nastawienie. Spoglądam na tę scenę, na światło, na prowadzącego naszego. Może zwerbujemy jakiś do swoli naszej tutaj parafialnej jakiś nowy talent. Ja czekam, aż się właśnie pojawi ktoś taki. Dobrze, w takim razie już chyba możemy przejść do wybierania imion. Niestety to się wiąże z tym, że ja będę musiał przejść do reżyserki, a w tym czasie zostanie puszczony dźwięk. Dżingiel był z takim dodatkiem z okazji Świętej Cecylii. Dobrze. W takim razie przejdziemy do losowania. Zobaczymy. Tutaj mamy numerek.